Fujka! Fujka! Magda robi wszystko, żebym nie robiła botoksu. Zapraszam do Ewy na All Exclusive. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Rano ja jeszcze ścinam białko, żółtko. Dzisiaj daily vlog, taki tygodniowy tak naprawdę, zlepek wszystkiego. Dlatego oglądacie go w sobotę, bo normalnie daily vlogi pojawiają się chyba na początku tygodnia, ale... Łóżko jeszcze nie ogarnięte. Za mną jeszcze asosy. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu mierzymy suknie ślubne. Ja już się ogarnęłam. Jeżeli chodzi o pomadkę, to nie pytajcie mnie dlatego. Chociaż może wam powiem, co to ja to nałożyłam. Anastasia Beverly Hills na pewno. I jakaś inna nude pomadka. A później wklepałam sobie delikatnie NYX Berlin. Także idealny nude dzienny. Polecam wam mieszanie tych nudów, dlatego że znaleźć idealny nude graniczy po prostu z cudem. Na live wam mówiłam, że mam nowy odkurzacz. Mamy nowy odkurzacz. Używam go już tak około tygodnia. To jest podróba Dysona z AliExpress, który jest 2 razy tańszy, ale jest lepszy. Oglądam też inne review, takie różne porównania i recenzje. Wychodzi na to, że ten z Ali jest tańszy. Jest produkowany przez firmę Xiaomi. Także pokażę wam później i sobie posprzątamy samochód i pokażę wam, jak działa, bo to jest hit bezprzewodowy. No ale to później. Muszę się jeszcze przebrać, bo jeszcze jestem w Gucci piżamie, ogarnąć ten pokój i wtedy możemy się zająć odkurzaniem. Moje ostatnie odkrycie, które nie jest odkryciem, to feta, pomidor i szczypiorek dla smakoszy słonych rzeczy. Pycha! Witam was bardzo serdecznie już po śniadaniu, po kaweczce. Mam na sobie szary podkoszulek z Zary, który prawdopodobnie widzieliście w holu. Dżiny, pory i na dole jest faszynista. Moje kochane skarpetki z pandą, które są z New Looka. I moje Birkenstocki z Lidla za 3 funty, jako moje kapcie. Basiek będzie niezadowolony, on nie lubi odkurzania. Nie lubisz. Ale dzisiaj poddamy testowi odkurzacz, który tam się ładuje w rogu. A dzisiaj będziemy sobie odkurzać te oto kłaki. Jeżeli są tutaj właściciele czworonogów, to łączmy się wszyscy w bólu. Jeżeli chodzi o kanapę, to mój stary odkurzacz w ogóle nie dawał sobie rady z tymi włosami, dlatego że ta kanapa w ogóle, to jest Freehead z Ikei, ona ma taką chrobowatą teksturę, że te włosy po prostu tam siedzą i bardzo ciężko je ściągnąć. Ja zawsze rolkuję. Rolkuję, jak i normalne te kłaki. No ale taka tak naprawdę cała rolka prawie idzie na to, żeby wyrolkować całą kanapę, więc to mało ekonomiczne. A ten odkurzacz ciągnie, zresztą sami zobaczycie. Także tu się ładuje maszyna, on w ogóle wygląda jak iPhone, moim zdaniem. No jest taki nowoczesny, piękny, ale to nie o to chodzi, on ma po prostu działać. Czy ja mogę powiedzieć, że to jest podróba Dysona? A mogę, bo wygląda bardzo podobnie, tak samo, ma ten sam mechanizm, jest też bezprzewodowy. Ja miałam do czynienia z Dysonem, który kosztuje 500 i on się wyładowywał po 10 minutach. Ten ma się trzymać godziny, ale od razu wam powiem, że godziny na pełnych obrotach on nie wytrzymuje, także to też jest około 15-20 minut, ale na tych niższych obrotach już jest dużo dłużej. To ogólnie jest dobry mechanizm, dlatego że bateria jest Samsunga, a cały ten odkurzacz jest produkowany przez Xiaomi. I widziałam na YouTubie kilka porównawczych filmów i ten właśnie odkurzacz, o, mój sztuczny kwiatek, ten odkurzacz mocniej ciągnie niż Dyson. To jest bardzo ciekawe, a kosztuje 2 razy mniej. Tutaj mam nakładkę na dywany i na podłogi, ale do kanapy będę sobie używać innej wkładki. Ty już wiesz, co to znaczy. Ty już wiesz, co to znaczy, grubciu, wiesz. Opróżniłam ten pojemnik i... co jest ciekawe, to te części może wyciągnąć, jeszcze je umyć pod wodą, także to jest spoko. Jest w ogóle cała stacja do kojąca, którą można sobie przywiercić do ściany, ale ja nie mam wiertarki, więc na razie mi to tak leży. Na full obrotach. Mazel! Wracam po. Tylko ten dziad już mi tu wskoczył na tą kanapę. I to syzyfowa praca z tobą, całe życie pod górę. Tutaj pancie robi wszystko, żeby pięknie odkurzyć, także już są tu pojedyncze kłaki, bo się wpitolił. No ale, no widzicie różnicę, o, tu jakieś pojedyncze kłaczki, ale zobaczcie na to. To są wszystkie kłaki z kurzem. Fuj. A ja to odkurzałam 3-4 dni temu. Mhm. I proszę bardzo, kanapa jak nowa. Wciąga! To teraz idziemy do samochodu.
Dobra, idziemy odkurzać. Trochę mi wstyd, bo mam starszy syf, ale chyba o to chodzi. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Tutaj moja kaweczka. No, droga woda. Byłam wczoraj na siłce. Także jak widać, są tutaj kłaki. A mój, się odsunę. To też nie wygląda zbyt dobrze. Także nie wiem, czy mi baterii wystarczy w tym odkurzaczu, jeżeli chodzi o tył. No to też jest nieciekawe. Ja co parę miesięcy jeżdżę po prostu i zostawiam komuś samochód, żeby mi go odkurzył, dlatego że powiem wam, że na stacji benzynowej to odkurzacze są beznadziejne i nie ciągną, a dotychczas miałam odkurzacz na kabel, także jestem bardzo ciekawa, jak się ten sprawdzi. I oprócz tego mam spray, więc będzie full on. Tutaj proszę jest kurz, brud, świetnie. Jedziemy, jedziemy. Ale wciąga. I to na małych obrotach. Pieniądze. Dobra, słuchajcie, done. Mamy to. Wszystko jest jak brand new. Nie wiem, czy to tu będzie widać. Mam nadzieję, że tak. Jest czyściuteńko, czarniuteńko. Tylko jedyny problem, no to w tych zakamarkach takich przy... Halo. O tutaj. Nie dałam rady z tych boków tego wyciągnąć. No bo po prostu to już były zbyt duże zakamarki. Ale tutaj większość kłaków super zlazła. A zbiorniczek... Zaraz wejdziemy do domu, jeszcze psi. Zobaczcie na ten syf z samochodu. Juuu. No to jeszcze dowalę w takim razie resztką. To jeszcze dowalę ten dywan i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Fujka! Fujka! Taki bałagan robisz, Baziek, że cały czas zapchany odkurzacz. Cały czas. Zobaczcie, zbiornik już jest do połowy pełen. Jeżeli chodzi o ten odkurzacz, to myślę, że on nie stradzi się osobom, które mają duże mieszkania i które mają na przykład dużo wykładzi. No dlatego, że na najwyższych obrotach, no nie ogarniecie całego domu odkurzyć. Ale jak ktoś ma małe mieszkanie, jak najbardziej, mega ułatwienie. Zwłaszcza samochód, zwłaszcza schody, także tylko przyjechać i tak naprawdę na początku, jak chciałam cały dom porządnie odkurzyć, to tej baterii mi nie wystarczyło. Ale jak już sobie raz tak porządnie odkurzyłam, to teraz codziennie tylko przyjechać raz, dwa, to w zupełności wystarczy na tych niskich obrotach. Maciej ogarnia polską telewizję. A ja lecę na kawkę do koleżanki. Przybrałam się już bluzę na chill i lecimy z tym koksem. Sam zostajesz, pilnuj domu. Pilnuj telewizora i pilnuj domu ładnie. Moje zajebiste skarpetki. Nie mogę się na nie napatrzeć. Idę do mojego czystego samochodu. Brawo, nie sfasami. Fitlo dają, mam nadzieję. Żartuję, ale mamy kaweczkę. Jak w restauration. Jak w restauracji. Ale dobra. Yum. Tak sobie wymyśliłam dzisiaj. Kurde, Magda, nowa kuchnia. Ty szalejesz? To... Czas. 10 na 10. Zostawię w opisie ten przepis na brownie z fasoli. Patrzcie, jak to ładnie. O, jest i kwiatek z Ikei. Muszę go mieć. Jeszcze ci nie padł? Ja to się boję, że ja go uśmiercę zaraz. Parę suchych liści, ale wypuszczono, więc. Igły. Magda się zajmuje akupunkturą, to już widzieliście nieraz. Zapraszamy. Na Instagrama. Będziemy robić masaż dzisiaj. Masaż, co to będzie za masaż? Odmładzający? Face modeling. Face modeling? No. Dawaj. Zobaczysz, czy będzie... O tak, patrz, jakbym sobie tu naciągnęła. Zrobię ci nowy tutaj człowiek. Lifting. 300 funtów potrzebuję. I sobie zrobię botox. Klikajcie w reklamę. Czyli robimy masaż relaksująco odmładzający. Piegi, 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 piegi. Kto ma piegi, niech napisze w komentarzu. Tu.
Rozbywamy się zmarszczki. Magda robi wszystko, żeby nie robiła botoksu. No. Jeżeli chodzi o masaż, to Magda zrobiła mi po prostu masaż limfatyczny, czyli taki pobudzający. Mam buzię trochę zaczerwienioną, ale powiem wam, że buźka jak kubka niemowlaka, mięciutka taka, nie wiem jaka, no po prostu taka mięciutka i pulchna, że tak powiem. Poczytajcie sobie o masażu limfatycznym, zobaczcie jakie to ma fajny efekt. Oczywiście najlepiej zrobić serię takich masaży, na nie wiem, z 6. Ale raz na jakiś czas też fajnie sobie zrobić, taki relaks, po prostu czuję, że moja twarz jest rozluźniona. Czy wy też oglądacie Stay Used to the Dress? Bo ja od zawsze oglądam. Nawet jak nie planowałam wesela, nawet jak nie byłam zaręczona, nawet jak nie byłam z Matim, od lat oglądam Stay Used to the Dress. Uwielbiam ten program. Randy, on to by mi sukmanę dobrał. Marzenie. Mam dzisiaj moją plisowaną spódnicę, którą widzieliście w ostatnim vlogu z Karolkiem. Jedziemy na brunch. Na śniadanie, obiad tak naprawdę. Spotkać się ze znajomymi. I zabieram Matiego do tego miejsca, gdzie byłam z Karolem ostatnio, na naleśniki. I Mati chce zjeść gofra z kurczakiem w amerykańskim stylu. Bo to było jedyne, co on żarł w Stanach, jakby, co? Nie, raz jadłem. Tylko raz? No. Koszulka z Zary z serii... Organic. Organic, z organicznej bawełny, ale bardzo fajna jakościowa. No, a nie wiem, czy nie będziemy obok Zary przechodzić, czy sobie nie wezmę, nie wstąpię zobaczyć. Może ja też sobie wejdę i wstąpię, tam mają sale. Może pójdziemy do Zarki. Pójdziemy do Zary. Welcome to Manchester, Piccadilly. Zawsze się nie mogę nadziwić, że ta stacja jest ogromna. Jest ogromna, no. Równaje do naszej. Ale mamy dwa przystaneczki do centrum, także fajnie. 15 minut jesteśmy. O, Ed Sheeran będzie grał, z tego co tam widzę. Słuchajcie, jest też, no to wszystko, ci wszyscy ludzie, to jest kolejka do tego miejsca, gdzie mieliśmy śniadanie, więc zmiana planów. Idziemy gdzie indziej na śniadanie. No ale teraz znajdujemy Matiemu miejsce, gdzie może zjeść te nie naleśniki, gofry z kurczakiem, bo Mati się uparł, że musi zjeść gofry dzisiaj z kurczakiem, więc szukamy gofru z kurczakiem. Pójdziemy do takiego miejsca, gdzie się nazywa Home Sweet Home. Już tam kiedyś byłam, też bardzo fajne miejsce. Kiedyś tam obok byliśmy też na kręglach, także zobaczymy się już na miejscu. Słuchajcie, okazało się, że kolejne miejsce, do którego chcieliśmy iść, również jest pełne. Chciałam zadzwonić i zabukować stolik, no to powiedzieli mi, że przez telefon nie biorą bookingów w weekend, więc chyba chłopaki zdecydowali, że chcą się na burgera zamiast już na tego wafla, więc zobaczymy. Z Matiem będę musiała w tygodniu tu wrócić. Plac Świętej Anny. Właśnie jesteśmy na nim. Cały czas szukamy jedzenia. Koniec końców kolega Matiego nas zabiera do jakiejś sieciówy, w której już byłam. Ja nie tam za bardzo, nie lubię sieciów. No ale ja tam już jestem, w tym momencie jestem happy nawet iść do McDonalda, po prostu żeby coś zjeść. Także niech chłopaki decydują, a ja po prostu zjem to, co dadzą. Las Iguanas. Wow, jak ładnie. Zamówiłam sobie burrito, miskę burrito. Wygląda pięknie. A chłopaki zamówili fajity. Enjoy! Yum! Super, smacznego. Wlazłam do Zary, bo mają wyprzedaże. Także wziąłam kilka par spodni, jakieś koszulki, sukienki i będę mierzyć. Ta płachta byłaby fajna z paskiem tutaj, ale to jest strasznie krótkie dotąd i tu spuszczone, także nine. Ale fajne spodnie znalazłam. Granatowe w kratę. Granatowe w kratę, jeszcze takie bojówki i jeszcze takie w kratę. Tu może coś z tego być. Jak szalejesz, co tam masz? Kawałek od mojego statywu od aparatu, tak? Baziek! Co ty tam masz? Bazyl, bazyl, jedzonko? Co ty tam gryziesz?
Nie wolno. Nie, ej, oddawaj. Taki niedobry. Ej, Baziek. Zostaw to. Mało, masz zabawek? Zostaw. Cześć, Grubson! Dzień dobry, jak było na spacerku? Bardzo fajnie, wrócałem mu badylę. No fajnie! Przyszedłeś się napić? O, śmieciuchy. A ja właśnie będę robić sałateczkę. Także stwierdziłam, że podzielę się przepisem. Z wegańskim bekonem. A robimy do tego co? Fetkę? Feta. Będzie tak, sałata jako baza, grillowany bakłażan, feta, czerwona cebula, trochę oliwek, nie za dużo i kurczaczek będzie smażony na własnym oleju, więc nie dodaję tutaj nic oleju, tylko sam kurczak, bo to jest udko, więc ma więcej tłuszczu niż pierś. Do tego mamy wegański bekon. Smakuje jak chrupki. Jak chrupki bekonowe, tego się po prostu dodaje odrobinę właśnie na wykończenie sałatek. Jeżeli chodzi o sos, to jeszcze nie wiem jaki wybierzemy. Może to wrzucimy w wrapa, ale myślę, że to będzie dobre. Aż mi ślinka cieknie, więc ja nastawiam grilla. Jeżeli chodzi o bakłażana, to trzeba go nasolić, żeby nie był gorzki. Więc mój już tutaj już z 10 minut jest nasolony, więc zaraz go wrzucam do grilla. No i będziemy działać. Także feta jest przepyszna, kocham fetę. No to ja wrzucam kurczaka na patelnię i Mati przynieś grilla. Jest i to nie jest cukinia, bakłażan. Biorę trochę oleju i tylko dokładnie, nie wiem ile to jest łyżeczka, tak trochę oliwie. No i tyle. Parę minutek. Nasz kurczak skwierczy, także pilnujcie tego kurczaka, ale tak jak mówię, przez to, że jest udko, udko jest bardziej tu, udko bez kości, jest tłustsze niż pierś, ale nie jest bardzo tłuste, bo Mati mówi, że na 100 gram ma tylko 3 gram więcej tłuszczu. Tak jest według pizze spala. Według pizze spala, więc nie trzeba tutaj w ogóle tłuszczu, a jeżeli będzie chciała jeszcze bardziej to wysmażyć, to sobie wrzucę jeszcze, jak się zrobi bakłażan, to jeszcze dorzucę tego kurczaka tam na grilla. Zaczęłam od sałaty, potem dałam czerwoną cebulkę, potem feta, trochę oliwek i teraz właśnie czekam na kurczaka bakłażana i żeby posypać wegańskim bekonem. Co za ironia, jem kurczaka i wegański bekon. Zapraszam do Ewy na All Exclusive. Ewa Hotel serwuje takie oto dania. Mamy tutaj bakłażan, kurczaka, fetę. Kurczak pod chmurką fety. Smacznego. 10/10, Mati? 11/10. No, bardzo mi miło. Tu się dużo dzieje, ale tutaj tak naprawdę nie trzeba żadnego smaku sosowego. Ale pycha. Wow. I ten bekon. Dla mnie zwycięzcą jest bakłażan. Pyszny. Tylko pamiętajcie, żeby nie przesolić tego bakłażana, bo ostatnio przesoliłam i było nie do zjedzenia. Bo to jest feta słona, oliwki są słone. A jeżeli chodzi o marynatę do kurczaka, to jest tutaj kamis, złoty kurczak. Pycha. Ale jest takie dobre. I to ja mówię, a mnie się rzadko zdarza powiedzieć, że coś dobrego zrobiłam. No i popatrzcie, jaką żebrze. Jak mu się oprzeć? No jak mu się oprzeć? Nic nie dostaniesz. Dentastika dostaniesz, no. 9 rano. Siłka. Solka. I można zaczynać dzień. A tak mi się nie chce, Mati. Tak strasznie mi się nie chce. O, jaka piękna pogoda. Angielskie lato w pełni. Żebym się chciał, tak mi się nie chce. Taka właśnie pogoda, niebieskie niebo. Pięknie. Przepięknie. Idzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tam? No i idę na siłkę. A ja? Ty też. Ale mnie boli gluteus maximus. Jedziemy. Do co najmniej godzinkę.
Siema, siema, słuchajcie, już będę się z wami żegnać, tylko chcę wam nagrać update mojej nowej pielęgnacji włosów, w sensie tylko jedna maska. Maska, której używam od ponad tygodnia. Jest to maska firmy Olay. Markę Olay powleciłyście mi między innymi wy. Dużo słyszałam dobrego na ten temat, ale ciężko ją dostać, dlatego że stacjonarnie nigdzie się jej nie da zamówić. To jest włoska marka i ja, słuchajcie, zamówiłam tę maskę, po prostu wpisałam Olay Moisturizing Mask UK i po prostu zamówiłam z takiej strony i ona mi szła aż z Danii, z tego co pamiętam. I to jest maska, która świetnie sprawdzi się osobom, które mają włosy zniszczone, wysokoporowate i osoby, które mają problemy z rozczesywaniem. Ona w ogóle pachnie, tak wam pokażę z bliska, ona w ogóle pachnie jak gumy bigret cynamonowe. Co, chcesz przyjść na łóżeczko? Chcesz przyjść na łóżeczko? No to chodź, pomogę ci. Chodź. Ach, chodź. Chodź, Basiek. Ona pachnie jak gumy bigret cynamonowe. Uwielbiam te gumy, kojarzą mi się z dzieciństwem. Także ma taki mocny zapach. Dobre? Ty byś też zjadł? Więc tak jest update. To jest moja nowa maska do włosów. Bardzo dobrze mi się sprawdza. I powiem wam, że mam taki grzebień od Karola. Zostawił mi ten grzebień. To jest grzebień fryzjerski. Z tego co kojarzy, to jest grzebień... Basiek! To jest grzebień japoński. Jest bardzo dobry. On tutaj ma... coś takiego do wydzielania przedziałka. Z jednej strony ma oczywiście rzadkie ząbki, z drugiej strony bardziej gęstsze. I powiem wam, że ja używam tego grzebienia właśnie pod prysznicem, żeby rozczesywać maski i ten grzebień łącznie z tą maską to jest jakiś hit. Zobaczcie, jak się rozczesuje jak masełko. Ja właśnie myłam włosy, już są prawie suche, tymi najcieńszymi ząbkami. Sunie po tej masce jak po maśle. Szok. I to nie jest plastik, to jest jakiś kauczuk. Ja nie wiem, co to jest. Nie chcę się też tym bawić, bo nie chcę go zrujnować, ale ogólnie polecam wam. Ale co to jest za firma? Tu jest napisane YS Park. Coś takiego. Ale tu wam pokazuję, że ta maska jest naprawdę świetna i włosy po niej suną jak po maśle. Na najcieńszych ząbkach. A powiem wam szczerze, że mnie się to nie zdarza, dlatego że zawsze grzebień zawsze się zatrzymywał do połowy, a ten sunie i świetnie rozczesuje. Także to jest taki mój update pielęgnacyjny, takiej maski używam. I co? My się już będziemy żegnać, trzeba będzie jakąś kaweczkę zrobić, będę musiała sobie uzupełnić też paznokcie. To co, Basiek, zapraszamy do subskrypcji, do lajkowania. Co się tak rozciągutkasz? Rozciągutkasz. O. Ała, ała. Ty niedobruszki.